Dzień dobry państwu. Witam serdecznie w Zielonej Poświacie. Dziś nie niedziela, czyli dodatkowy odcinek naszej serii rozrywkowej, w której to wyszukujemy sobie w czeluściach internetu przeróżne teorie po to, żeby dla rozrywki w konwencji poddać je analizie, głównie analizie logicznej. Dlatego bardzo ważne jest, by podkreślić, że tylko dlatego, że coś jest logiczne, to wcale nie znaczy, że jest prawdziwe, ale także tylko dlatego, że coś jest kompletnie nielogiczne, to wcale nie znaczy, że od razu jest nieprawdziwe, a tylko dlatego, że coś jest kompletnie bez sensu. To wcale nie znaczy, że nasi politycy tego nie zrobią. Dlaczego, mimo nie niedzieli jest odcinek Zielonej Poświaty? Ano dlatego, że pod ostatnim niedzielnym, czyli głównym wydaniem tej naszej rozrywkowej serii, jest już 5000 łapek w górę. A to znaczy, że należy się Wam ode mnie dodatkowy materiał z tejże właśnie serii. Mam nadzieję, że także on Wam się spodoba, że dostanie dużo łapek w górę, dużo komentarzy, dużo udostępnień i że będzie. Będzie oglądany od początku do końca, gdyż dzięki temu poniesie się dalej. Zwłaszcza udostępnienia w social mediach są szczególnie istotne. Nawet jeśli go wrzucicie na swój własny wall na Facebooku, link do tego materiału i nawet jeśli go nikt z tego linku nie obejrzy, to i tak już algorytm dostanie sygnał. Aha, ludzie ten materiał uważają na, za na tyle dobry, że go polecają na swoich Facebookach. To znaczy, że trzeba go polecać, będzie go polecał innym ludziom na YouTube, a wiadomo, jak komuś cię poleci, to jest szansa, że ten ktoś kliknie i obejrzy. A potem to już jakość tego materiału zrobi swoje. Także, drodzy Państwo, udostępniamy linki do tego materiału, gdzie się tylko da. Na swoich wallach, na e, grupach facebookowych, na jakichś grupach ogólnych, gdzie się da. Drodzy Państwo, dziś, dziś będzie teoria, która pojawiła się w czeluściach Internetu na przełomie 2021 i 2022 roku, a następnie mocno przybrała na popularności na przełomie Lutego i marca oraz drugi szczyt miała gdzieś w okolicy maja 2022 roku. Teoria ta wydawała się z początko, początkowo całkowicie niedorzeczna, taka powiedziałbym, no, kompletnie bez sensu. Mówiła ona, że Stany Zjednoczone, by rozprawić się z. Chinami. E, będą współpracować z wewnętrzną opozycją chińską i obalą Xi Jinpinga. Natomiast e, Mossad e, na polecenie Izraela e, dokona w Iranie czegoś na kształt przewrotu, stymulowanego przez wewnętrzne niepokoje, wewnętrzne protesty. No i sami przyznacie, że taka teoria. Wydawała się całkowicie niedorzeczna. W związku z tym, mimo tego, że tam od razu, jak to się tam pojawiło w internecie, to wysyłaliście mi linki i mówiliście: Krzyśku, weź to omów w Zielonej Poświacie, weź to omów w Zielonej Poświacie, dokonaj analizy logicznej, pośmiejemy się, nie? No ale były ważniejsze. Tematy wtedy, no a teraz, drodzy państwo, pojawiło się to. Pozwólcie, że ja tutaj tylko zacytuję, zacytuję e, tytuły. E, portal Salon 24 to jest jak najbardziej mainstreamowy portal, w którym znajduje się bardzo dużo polityce, gospodarce, nowych technologiach mainstreamowe medium, szokujące doniesienia z Chin. Xi Jinping obalony. Tutaj już zdecydowanie mniej mainstreamowy portal, ale jednak, jednak całkowicie na powierzchni internetu, taki też e, biznesowo-newsowy, depesza FM, Xi Jinping stracił władzę. Znak zapytania szokujące doniesienia z Chin. Ciekawostka, nie? Ale na tym się nie kończy, bowiem w Iranie też zaczyna się dziać to, co na przełomie lat e, mówiono w tejże właśnie Teorii! E, I tutaj, drodzy państwo, już całkowicie mainstream leci. Gazeta wyborcza Iran. Policja e, obyczajowa zabija uczestniczki protestów. Dziewczyna w kucyku e, skontaktowała się z BBC, e, TVN 24. Trwają protesty w Iranie. Te Teheran oskarża Stany Zjednoczone o próby Osłabiania stabilności i bezpieczeństwa, czyli dokładnie o to, co według tej teorii, z no, prawie już roku, sprzed prawie już roku, Stany Zjednoczone planowały wywołać. Dalej, drodzy Państwo, RPPL, czyli Rzeczpospolita, internetowe wydanie Iran, rośnie liczba ofiar protestów po śmierci maszy, a mini. I drodzy państwo, coś co być może jest powodem całego tego zamieszania e, po, e, znajduje się w tytule, w onecie, onet wiadomości. E, statki Widmo dostarczają reżimom ropę. E, tak Iran uczy Rosję obchodzić sankcje i to jest na podstawie Die Welt. Mrok, nie? Jak cholera mrok? I może tak zacznijmy sobie najpierw od środka. Bo najpierw sobie, oczywiście, najpierw będzie początek, czyli wprowadzenie. Potem sobie omówimy te wszystkie teorie, poddamy je analizie logicznej. Ale najpierw zdajmy sobie sprawę, że takie działania e, zmierzające do przejęcia, czy obalenia, czy wprowadzenia swojej własnej władzy w innym kraju przez Stany Zjednoczone, to nie jest nic nowego. I można się posłużyć nawet przykładem z Iranu. Iran to tam też podpada Stanom Zjednoczonym dość mocno, prawda? I drodzy Państwo, Saba Wikipedia, zamach Stanów w Iranie w nawiasie 1953. Stany Zjednoczone dokonały, w zasadzie przyprowadziły, stymulowały zamach Stanów w Iranie w roku 1953, po to, żeby móc kontrolować produkcję ropy naftowej, z Wielką Brytanią do spółki to coś takiego. Przeczytajmy sobie ten wpis w Wikipedii. Jak najbardziej mainstreamowe medium tego wpisu nikt nie kontestuje. To są po prostu fakty, co tutaj przeczytamy. Fakty historyczne sprzed około 70 lat. Zamach stanu w Iranie 1953. Zamach stanu w rezultacie którego odsunięto od władzy irańskiego demokratycznego premiera e, Mohammada e, Mosa Dekha w 1953 roku, co jest bardzo ważne. Demokratyczny premier w 1953 Iran miał demokratycznego premiera. To jeszcze były czasy przed rewolucją islamską, na długo przed. I wtedy Iran miał demokratycznego premiera, ale ten demokratyczny premier podpadł Brytyjczykom i Amerykanom i został odsunięty. Zamach, zamach zaaranżowały. E, przepraszam, zaaranżowany został przez Wielką Brytanię pod nazwą Operation Boot i Stany Zjednoczone pod nazwą Projekt Pajaks. Został zaaranżowany. E, Mossadegh starał się ograniczyć absolutną władzę szacha co gwarantowała konstytucja z roku 1906, czyli jak widać, demokratyczny, i chciał wprowadzić demokrację, ograniczyć absolutną władzę szacha. Dzięki jego polityce Iran stał się krajem demokratycznym. E, dokonana została również nacjonalizacja irańskiego przemysłu naftowego, kontrolowanego przez należącą do rządu Wielkiej Brytanii e, anglo-persian oil company. Obecnie znana jako BP. Czyli mówiąc krótko, facet z jednej strony był demokratą, wprowadził demokrację w tym Iranie i było super, ale z drugiej strony no, naraził się, bo, przed, bo ten um, przemysł naftowy, który należał do, de facto do Wielkiej Brytanii, no, znacjonalizował, czyli przejął go rząd um, Iranu. E, zamach stanu przeprowadzony został przez jednostki wojskowe generała e, faz, Fazlolaha e, Zahediego. W wyniku zamachu szach e, Mohammad e, Reza e, Pahlavi mógł dalej rządzić krajem jego monar jako monarcha. Absolutny. Aż do czasu obalenia Szacha w lutym 1979 jego rządy opierały się głównie na wsparciu ze strony Stanów Zjednoczonych. W sierpniu 2013 roku CIA oficjalnie przyznała się do tego, że była zaangażowana zarówno w planowanie i wykonanie zamachu, przekupywanie irańskich polityków, wojskowych, urzędników oraz szerzenie pro Puczystowskiej propagandy. CIA określiła zamach jako przeprowadzony pod kierunkiem CIA i jako akt polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, opracowany i zatwierdzony na najwyższych szczeblach władzy. Drodzy Państwo, także to. Do... Taka sytuacja, gdyby miała miejsce, ja przypominam, że to są tylko i wyłącznie teorie, seria rozrywkowa, niech tutaj broń Boże nie twierdzi, że to jest prawda, e, sobie omawiamy dla naszej e, e, dla naszej e, rozrywki teorię, która pojawia się w internecie, prawda? No, e, no ale jak tutaj widać, no, gdyby to było prawdą, no to to nie byłoby pierwszy raz. Izrael i Mossad też nie są organizacjami, którym różne, różne akcje są obce, że się tak wyrażę. To dobra. No to teraz skoro już mamy środek taki dla uzyskania mam nadzieję twojej uwagi, to przejdźmy sobie do początku. Chiny i Iran, Stany Zjednoczone i Izrael. Te kraje cię bardzo mocno nie lubią. Stany Zjednoczone na pewno nie lubią Chin. O czym mówią dość otwarcie, są w stanie oficjalnego i otwartego konfliktu finansowego i gospodarczego. Do tego stopnia, że Chiny oficjalnie przeprowadziły, nie pamiętam czy to był 2020 czy 2021, wydaje mi się, że jakoś tak przełom 2020 i 2021 oficjalnie przeprowadziły atak. Finansowy, ekonomiczny na dolara, a prezydent Chin, pan Xi Jinping, wprost powiedział, że chce, żeby dolar został zniszczony i chce, żeby on przestał być walutą zapasową świata. I w tym, w, w, w tym celu wykorzystał posiadane przez siebie duże ilości dolarów przez swój kraj, żeby osłabić walutę jaką są. Jako, jaką jest dolar? Do tego jeszcze, w chwili obecnej, postuluje on i nie tylko postuluje, ale wręcz wprost wymusza rozliczenia międzynarodowe za walutę inną niż, um, niż dolar. Między innymi chodzi o jego, wspólną, o jego walutę, czyli juana, ale także wspiera on Rosję w jej, w jej chęci do wymuszenia rozliczeń w rublu, prawda? Stany Zjednoczone generalnie czegoś takiego kompletnie nie tolerują. Wcześniej ludzie, którzy postulowali czy próbowali zrobić coś takiego, żeby świat odszedł od tak zwanego Petrodolara, zwykle bardzo źle kończyli. Jednym z takich ludzi był Kaddafi. Wszyscy pamiętamy, jak skończył. Drugim takim człowiekiem był Saddam Hussein. Zarówno ci dwaj ludzie, jak i kraje, którymi rządzili no, w chwili obecnej są daleko zdestabilizowane i bardzo niefajnie im tam jest. Iran także próbował odchodzić od rozliczeń w dolarze za swoją ropę, z tym że Iran chciał się rozliczać w euro. Na Iran nałożono gigantyczne sankcje i de facto zabroniono mu sprzedawać ropę naftową również do Europy, przy czym było to tak dziwnie zrobione, że te sankcje nałożyły Stany Zjednoczone, a od krajów europejskich jako wymuszono te jego ich Respektowanie. Także Stany Zjednoczone no, mają napięciu, zarówno z Chinami, jak i z Iranem. Dlatego już co najmniej od roku głośno się mówiło, że kwestia konfliktu kinetycznego między Stanami Zjednoczonymi a Chinami to raczej pytanie kiedy, a nie czy. Przed pretekstem mogła, mógłby być Tajwan, który to przez Stany Zjednoczone jest bardzo mocno wspierany, również militarnie, a przez Chiny uważany jest za zbuntowaną. Prowincje. W związku z tym Chiny mogą chcieć ten Tajwan wziąć siłowo, a Stany Zjednoczone mogą chcieć go bronić. Zwłaszcza, że Tajwan stanowi bardzo ważny zasób dla Stanów Zjednoczonych. Nie dość, że leży w takiej okolicy, którą biegną bardzo ważne szlaki handlowe morskie, i gdyby Chiny przejęły Tajwan, to te szlaki mogłyby zostać zablokowane dla międzynarodowego frachtu, co byłoby bardzo daleko niekorzystne dla Stanów Zjednoczonych ale nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale również na Tajwanie znajdują się fabryki. Między innymi chyba druga, albo może nawet i największa na świecie fabryka chipów. Eee, w związku z tym, gdyby Tajwan nagle przeszedł w ręce chińskie, to by się okazało, że chipów no praktycznie e, poza Chinami niewiele kto jest w stanie produkować. I to byłby bardzo poważny problem e, w świecie, który od tych chipów jest całkowicie uzależniony, prawda? E, także tutaj, no, tak powiedziałbym, no, no, no w tą stronę, e, w, w, to, w tą stronę, nie. E, do tego jeszcze, no, Stany Zjednoczone, no, zwykle, jak jakiś kraj chciał zagrozić dolarowi jako walucie międzynarodowej, to ten kraj potem spotykał się z amerykańską interwencją, a to między innymi dlatego, że Amerykanie przez lata wy, wyemitowały bardzo dużo dolarów, które opuściły ich kraj i nigdy do nich nie wróciły z powrotem, ze względu na to, że ludzie, którzy dostawali organizacje czy nawet kraje, które dostawały tego dolara za różne towary lub usługi, potem stwierdzały, że nie będą wracać z tym dolarem do Stanów Zjednoczonych i coś sobie za to kupować, tylko wolą sobie. Ten dola, te dolary zostawić jako walutę zapasową lub do rozliczeń między sobą. I tak na przykład ktoś sprzedaje Amerykce statek pełen pomarańczy Ale w zamian, i, i dostaje dolary. Ale w zamian za to nie kupuje w Stanach Zjednoczonych na przykład telewizorów, tylko te, w zamian za te dolary kupuje sobie na przykład od Polski węgiel. A Polska te dolary, które dostanie za ten węgiel przeznacza na przykład na zakup czegoś od Niemiec, a Niemcy potem kupują coś od Włochów. I tak te dolary krążą, 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 ale do Stanów Zjednoczonych nie wracają. W związku z tym Stany Zjednoczone de facto mogą żyć w zamian za papier. Czy tam bardziej płótno, bo na, bardziej na płótnie są te dolary drukowane, tak naprawdę to w zamian za zapisy na w systemach bankowych. No ale ma jest ten problem, że gdyby, gdyby tak było, że gdyby tak wyszło, że te dolary nagle do Stanów Zjednoczonych wrócą, to Stany Zjednoczone bankrutują. One sobie nie mogą na to pozwolić. Także Stany Zjednoczone są bardzo mocno zainteresowane tym, żeby. W Chinach przeprowadzić interwencję, natomiast w sposób oczywisty mogą być do tego za słabe. Podobno w 2018 roku powstał, mm, powstało opracowanie militarne, z którego dość jasno wynikało, że gdyby doszło do konfrontacji militarnej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, to wynik jest, cytuję, niepewny. Eee, więc tutaj, no, jakby motyw jest, można śmiało założyć, że być może istnieje również jakaś pewna forma um, sposobności. O tym sobie za chwilkę będziemy mówić. No i co najważniejsze w tym wszystkim, to um, no już podobne rzeczy można powiedzieć, że kiedyś tam dawno były niejako trenowane, tak? No i co tutaj? Natomiast jeśli chodzi o Iran, no to Iran względem Stanów Zjednoczonych to już mówiłem. Natomiast jest jeszcze Iran względem Izraela, i tutaj sprawa jest jeszcze bardziej oczywista. Izrael z Iranem się po prostu nienawidzą. Oba te kraje wprost powiedziały, że najchętniej to ten drugi kraj, by zniszczyły. Także tu kompletnie, kompletnie żadnych tych żadnych. O żadnej taryfy ulgowej, że się tak wyrażę. No i co? No i teraz yy, zacznijmy sobie. Zacznijmy, sobie, może sobie powiedzmy te teorie, tak bardzo, bardzo pokrótce. E, teoria z Chinami mówiła, że e, Xi Jinping e, ma jak każdy dyktator, no bo on teoretycznie jest tam prezydentem, ale no, nikt chyba nie, nie uważa, Chin za demokrację, prawda? Jak każdy dyktator ma trochę obsesję. A ta obsesja polega mniej więcej na tym, że on sam pewnie doszedł do władzy tak bardzo mocno knując, kombinując i więc dookoła siebie też wszędzie widzi knuczy kombinatorów i ludzi, którzy chcieliby go obalić. Zwłaszcza, że jest coraz starszy. W związku z tym ta jego obsesja i trochę paranoja objawia się tym, że no, wykasza konkurencję. A tą konkurencję wykasza e, między innymi przy pomocy sądów, e, które polityków, których on uważa za konkurencję, e, no, skazują na różne wyroki, w tym wyroki ostateczne. W związku z tym plan, rzekomy plan CIA polegał na tym, żeby się dogadać e, z tymi frakcjami w, w partii, w komunistycznej partii Chin, która się boi Xi Jinpinga, że po prostu ten, no, ich fizycznie wyeliminuje, że może słuchajcie, my byśmy was tu wsparli, by byśmy wam pomogli i może Wy byście pomogli nam tego Xi Jinpinga zdjąć, zanim ten Xi Jinping zdejmie was. No i drodzy Państwo, nagle pojawiły się w mediach głównego nurtu. Informacje sugerujące, że to się zadziało. Jeszcze raz podkreślę, bo tutaj nikt nie twierdzi, że to jest prawda. Nawet te media głównego nurtu, które wcześniej cytowałem, mówią to czysto hipotetycznie, że możliwe, że pojawiły się takie pogłoski i tak dalej. Niemniej jednak te pogłoski po pierwsze są idealnie pasujące do tego co pojawiło się no na przełomie lat jako teorie. A po drugie, bo pojawiło się w głównym nurcie, więc może sobie najpierw to przeczytajmy, a potem sobie a potem sobie o tym porozmawiamy. No to co? No to najpierw salon. Przeczytamy oba te artykuły, one będą do siebie bardzo podobne, ale przeczytajmy sobie oba. Też żebyście zobaczyli, czym tutaj tutaj się troszeczkę różni. Pierwsze salon 24. Szokujące doniesienia z Chin. Xi Jinping obalony? znak zapytania. W sobotę w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się plotki i spekulacje, że chiński prezydent Xi Jinping został obalony w wyniku zamachu stanu. Miało do tego dojść, gdy przywódca Chin przebywał w Samarkandzie podczas szczytu szanghajskiej organizacji współpracy, która rozpoczęła się 14. Września. Dodajmy jeszcze to, że według jednej z subteorii tej teorii, um, Xina ma, Xi ma zostać zastąpiony przez Sobowtura. Zamach stanu w Chinach? Spekulacje te nie zostały potwierdzone przez żadne międzynarodowe portale. Times of India w niedzielę poinformował, że chińskie ministerstwo spraw wewnętrznych. Także milczy na ten temat. Niektóre media e, twierdziły, że plotki te były bezpodstawne i były częścią spisku przeciwko Xi. E, czyli mówiąc krótko, że tutaj działała troszeczkę taka e, zasada, niczym tam jeszcze starskiej Rosji, że wypuścili plotkę i słuchali, e, co się stanie czyli że e, być, może, być może wtedy przeciwnicy XI e, się zbiorą, ujawnią i będą jeszcze bardziej na tego XI atakować, czy mówiąc krótko, że dzięki wywołaniu plotce, że XI coś zrobiono, e, to rzeczywiście uda się XI coś zrobić, tak z grubsza. Plotki te pojawiły się przed... 20 kongresem Narodowym Chińskiej Partii Komunistycznej, który odbędzie się 16 października. Okazuje się, że wówczas Ksi za, y, y, powinno być chyba sobie zapewni sobie władzę na trzecią pięcioletnią, znaczy oczekuje się, że wówczas Ksi zapewni sobie władzę na trzecią pięcioletnią kadencję. W 2018 roku chińskie władze zatwierdziły zniesienie dwukadencyjnego limitu prezydentury, co pozwoliło Xi Jinpingowi pozostać u władzy do końca życia. No, biorąc pod uwagę, jak to jest w takich niedemokratycznych krajach, to życie mało, z małą dozą prawdopodobieństwa zakończy się naturalnie. Chyba, że sam uzna, że dobra, już koniec oddają władzę. Do sprawy odniósł się na Twitterze ekspert od spraw chińskich Radosław Pyfel. Dziękuję za liczne zapytania, ale czy naprawdę państwo myślicie, że gdybym był wśród tych kilku osób na świecie, które wiedzą o co chodzi z tymi spekulacjami dotyczącymi aresztowania Xi Jinpinga i zamachu stanu w Chinach? To po prostu napisałbym o tym na Twitterze, napisał, czyli stwierdził, że, sorry, no, nie pytajcie mnie, bo nawet gdybym wiedział, to bym wam nie powiedział. Eee, bardzo sprytne zagranie pana, który w tym momencie dość mocno się reklamuje, ale jak widać, że tutaj już to się te spekulacje pojawiają, takich, na takich najwyższych, bym powiedział, szczeblach. Sprzeczne doniesienia z Chin. Wcześniej, w tym tygodniu, dwóch byłych ministrów zostało skazanych na śmierć za przekupstwa w ramach rozprawy Xi z korupcją. W niektórych raportach byli oni jednak opisywani jako część frakcji politycznej sprzeciwiającej się Xi. No i właśnie, to mógł być ten wyzwalacz. Xi robi porządki. Przeciwnicy Xi. Poczuli: O cholera! Albo my się pozbędziemy Xi, albo Xi pozbędzie się nas. Według niezweryfikowanych wpisów na Twitterze, chiński prezydent opuścił Samarkandę przed oficjalną ceremonią zamknięcia, by po wylądowaniu w Pekinie 16 września zostać umieszczonym w areszcie domowym. Według yy, postów w mediach społecznościowych, lotnisko w Pekinie Odwołało 6000 lotów międzynarodowych i krajowych, a sprzedaż biletów kolejowych została wstrzymana. Inne z nich opisywały pojazdy chińskiej armii poruszające się w kierunku Pekinu 22 września. Niektóre wpisy na Twitterze wyświetlały zdjęcia z aplikacji radarów lotniczych, które pokazywały zerową aktywność samolotów nad Pekinem. Podczas gdy inne kontrargumenty. To zdjęciami z radarów aplikacji, które pokazywały normalną aktywność. Eee, lotniczo, teraz druga rzecz dru, drugi artykuł na ten sam temat. On jest troszeczkę inny. Przeczytamy go cały, żeby tutaj, żebyście tutaj zobaczyli o co chodzi. Depecha FM. Xi Jinping stracił władzę. E, szokujące doniesienia z Chin. Social media, aż huczą od plotek według nieoficjalnych źródeł Inform Źródł informacji Xi Jinping po powrocie z Samarkany, w uz z, Uzbeki z Uzbekistanu, został zatrzymany na lotnisku i umieszczony w areszcie domowym. Pekin ma być obecnie pod kontrolą chińskiego wojska, a nowy przywódca, generał Li Qiaoming. Przygotowuje się do przejęcia władzy. Doniesienia te nie zostały jeszcze potwierdzone przez wiarygodne chińskie media. I tu pojawia się w tych teoriach motyw, jaki ten generał mógłby mieć, a mianowicie niechęć do władowania Chin w konflikt zbrojny. Bo tu jest też taki motyw, że Chinom konflikt zbrojny, tak powiedziałbym, bardzo mocno jest nie na rękę. Chiny są rozwijającą się gospodarką dość prężną, opartą na produkcji. I w żaden sposób e, Chinom nie opłaca się konfrontacja militarna zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi, gdyż Stany Zjednoczone są potęgą militarną, w dodatku jeszcze w chwili obecnej mogą liczyć na pewnych sojuszników w regionie, na przykład Japonię, Australię, Koreę Południową i kilku Pomniejszych. W związku z tym, biorąc pod uwagę, jak skuteczne są dzisiejsze środki, nazwijmy to, eee, wojenne, um, no, Stany Zjednoczone mogłyby wygrać, a na pewno Chiny mogłyby dość mocno stracić. Eee, tymczasem, eee, gdyby Chiny Wytrzymały 5, 10, 15, 20 lat, to już niedługo przejęłyby pałeczkę pierwszeństwa na świecie po prostu gospodarczo. Ameryka słabnie, Chiny się umacniają. Czas gra na korzyść Chin. Tymczasem, jak, z jakiegoś powodu, Xi Jinping zdecydował się bardzo, bardzo mocno na pójście w stronę konfrontacji. Czy tam zaogniania prawdopodobieństwa konfrontacji militarnej na jakby na kawie Tajwanu, co też jest o tyle bez sensu z punktu widzenia chińskiego, że Chińczycy mają dość mocno zinwigilowany Tajwan, i oczywistym jest, że ten Tajwan wcześniej czy później się do nich przyłączy z własnej inicjatywy, bo po prostu bez po prostu firmy chińskie z. Z Tajwanu robią dealę z, z firmami chińskimi z, z kontynentu i tam są coraz większe powiązania, więc im się to po prostu e, nie opłaca, a, gener, a generał dodatkowo może być jeszcze patriotą i nie chcieć, żeby iluś Chińczyków po prostu traciło życie. Tak, bo, no bo politycy to prawie nigdy w konflikcie zbrojnym im się nic nie dzieje, no natomiast żołnierzom czasem tak. I może to być akurat taki generał, który nie, uważ, nie używa takich pojęć jak na przykład mielenie piechoty albo likwidowanie siły żywej, bo on wie, że to są po prostu ludzie, którzy mają swoje marzenia, swoje plany, swoją rodzinę i po prostu ich życie jest cenne. Tyle. Eee, także, eee, także. Także, także, także tyle. Eee, no i co? Um, lecimy, lecimy, lecimy dalej. Xi Jinping straci władzę? W internecie y, pojawia się coraz więcej doniesień dotyczących Xi Jinpinga. Według doniesień medialnych Xi Jinping, który był niedawno w Samarkandzie na szczycie szanghajskiej organizacji współpracy, został usunięty ze stanowiska szefa chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej. Chińscy obywatele twierdzą, że generał Li Ming Przejął kontrolę nad armią i przygotowuje się do przejęcia władzy Chin. Pojazdy wojskowe Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej jadą do Pekinu 22 września. Począwszy od hrabstwa Kuanlai pod Pekinem i kończąc w mieście Shanjionku w prowincji Hebei. Cała procesja ma długość 80 km. Plotka głosi, że Xi Jinping był aresztowany po tym, jak jego partnerzy z Komunistycznej Partii Chin usunęli go ze stanowiska szefa PLA, czyli Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Przypis redakcyjny. Napisała na Twitterze Jennifer Zeng, chińska działaczka na rzecz praw człowieka. Niektóre media twierdzą ponadto, że międzynarodowe i krajowe loty do Pekinu zostały wstrzymane, a miasto zostało odcięte od reszty świata. Jak na razie nie ma jeszcze oficjalnego y, komentarza w tej sprawie ze strony Komunistycznej Partii Chin i państwowych mediów. Natomiast rzeczywiście jest pełno filmików na Twitterze, część z nich jest tutaj przywołanych, że ktoś tam sobie jedzie autostradą i koło niego dosłownie gigantyczna, ciągnąca się kilometrami kolumna wojskowa. No ale pamiętajmy, że Chińczycy też teraz bardzo mocno ćwiczą. Dlaczego mogło dojść do siłowego przejęcia władzy w Chinach? Według nieoficjalnych źródeł, informacji podczas gdy Xi Jinping był w sam... Markandzie, były premier i prezydent spiskowali przeciwko prezydentowi. Wynikało to z prawdopodobieństwa, że Xi zostanie prezydentem Chin po raz trzeci z rzędu. W relacji News Highland Vision stwierdzono natomiast, że były prezydent Chin Hu Jintao i były premier Wen Ibao namówili Son, Song Piong, Byłego członka stałego komitetu, aby dołączył do nich i przejął kontrolę nad Generalnym Biurem Straży. Organizacja odpowiada za bezpieczeństwo prezydenta i stałego komitetu rządzącej Komunistycznej Partii Chin. Do sprawy w, w, znamie, zamie, w znamiennym komentarzu odniósł się już Bogdan Guralczyk, polski politolog, sinolog. Dyplomata i publicysta, profesor zwyczajny z Centrum Uniwer Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Potwierdzam, że huczy od plotek, ale w Pekinie nie jestem. A nawet jakbym był, to też e, bym był e, na te plotki czy poszlaki skazany. Ale już sam fakt e, ich krążenia jest znamienny, napisał Bogdan Guralczyk na Twitterze. No właśnie, drodzy państwo. Dodajmy tylko to, że tych dwóch yy, polityków chińskich, tam skazanych na śmierć, zostało skazanych, ale w zawieszeniu. Takim bardzo specyficznym zawieszeniu, czyli oni zostali skazani, yy, oni trafili do więzienia i jeśli przez rok albo dwa lata, nie pamiętam dokładnie ile, w tym więzieniu nie, po, nie będą się dobrze zachowywać, nie popełnią tam żadnego wykroczenia więziennego, to ta kara zostanie im zamieniona na dożywocie. Coś takiego. E, t, 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 także coś takiego. I że to są ludzie, którzy kiedyś byli razem z Xi Jinpingiem i byli jego. E, e, jego poplecznikami, co, pokazu, co sugeruje, że albo on już na tyle źle rządzi i robi. Bo to, to byli kiedyś ludzie, którzy razem z nim współpracowali. I teraz zostali skazani, że tam rzekomo na korupcję, ale tam nikt nie ma większych wątpliwości, że to jest po prostu lipa, że to przykrywka jest i że tak naprawdę to po prostu były wyroki polityczne, że Ksi chciał się ich pozbyć, więc sąd skazał ich na, co, na to, co ich skazał, nie? I tutaj e, mówi się, że no, no, tak, że, że, że to były wyroki polityczne. Jeśli to były wyroki polityczne, a wiemy, a można to założyć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że tak było, e, jeśli do tego dodamy, że oni kiedyś byli no, bardzo blisko związani z KSI, e, byli no, razem z nim w jednym stronnictwie, to byli współpracownicy. I nagle zostali skazani. To albo rzeczywiście spiskowali przeciwko Ksi, a to by sugerowało, że Ksi tak źle rządzi, że odwracają się od niego nawet już najbliżsi współpracownicy. Albo Ksi ma paranoję i wycina ludzi, którzy są mu oddani, bo ma paranoję. W tym drugim przypadku, rzeczywiście na ludzi z jego otoczenia mógł paść blady strach. W tym pierwszym przypadku, no to cóż, no, prawdopodobnie takich ludzi było więcej. Tak czy siak, no wydaje się, że jest bardzo podatny grunt. Stany Zjednoczone, jak wiemy, umieją i nawet troszeczkę, można powiedzieć, lubią oddziaływać na politykę innych krajów przy pomocy Centralnej Agencji Wywiadowczej, zresztą i nie tylko. Mają na tym polu sukcesy, jak chociażby to, co przeczytałem wcześniej a propos Iranu. I na pewno mają motyw bo na pewno zmiana władzy w komunistycznej partii Chin, nawet gdyby nowy przywódca nie był ich przywódcą marionetkowym, to, no to, to samo takie przejęcie władzy na pewno na jakiś czas przynajmniej Chiny by osłabiły. Dodajmy jeszcze to, że Xi Jinping zdaje się być, znaczy inaczej, nie pamiętam w którym to roku to był chyba 90 któryś, doszło do takiego otwarcia nazwijmy to quasi demokratycznego gospodarczego Chin no i Xi Jinping jakby tak zawraca z tamtej decyzji i to też mogło tak trochę być na zasadzie takiej, że no, ci, którzy chcieli, żeby Chiny się demokratyzowały a widzą, że ta demokratyzacja to nie postępuje tylko się cofa że stwierdzili, że kurczę, może jednak tego pana trzeba usunąć. No i teraz albo nigdy, bo no, facet usuwa wszystkich, którzy mogą być mu niewygodni. Ale może być też druga, druga strona medalu, całkowicie inna. E, można powiedzieć, że to, że huczy od plotek, można uznać za fakt, no, skoro tak y, szacowny profesor uniwersytetu napisał o tym publicznie, że od tych plotek huczy, no to huczy. No i powiedział, że samo to, że huczy, to już jest znamienne. No bo po co huczy? Albo rozpuszczają to wrogowie Xi, żeby go osłabić. To już powiedziałem wcześniej. Albo rozpuszcza to sam Xi, żeby e, zgodnie z, z zasadami walki Sun Tzu, a Sun Tzu przecież był Chińczykiem, to e, Xi Jinping na pewno doskonale zasady walki Sun Tzu zna. E, I. Wie, że jeśli jest się silnym, to trzeba u, u, udawać słabego. Jeśli chce się konfrontacji i do tej konfrontacji się dąży, trzeba udawać słabego, nawet zranionego. Wtedy przeciwnik zaatakuje nieprzygotowany i łatwiej go pokonać. Czyli Xi Jinping, wiedząc, że coś tam się może święcić, yy, yy, mógł rozpuszczać takie plotki, czy kazać rozpuszczać takie plotki, yy, po to, żeby ludzie szykujący jakiś przewrót przeciwko niemu się ujawnili i wtedy on może tych ludzi po prostu zawinąć tyle moim zdaniem bardzo ciekawa e, sytuacja e, to to teraz druga rzecz Iran co do którego no to już chrapkę na pewno żeby tam dokonać Jakiegoś tam przewrotu. Mają, nie tylko, mają ją nie tylko Izraelczycy, ale również Znaczy, nie tylko Amerykanie, ale również Izraelczycy. Czytamy artykuły. Trwają protesty w Iranie. To jest TVN24. Autor ADS łamane na MTOM. Na podstawie źródła, jakim jest Reuters, trwają protesty w Iranie. Teheran oskarża Stany Zjednoczone o próby osłabienia stabilności i bezpieczeństwa. W Iranie trwają protesty po śmierci 22-latki, pobitej przez policję za niedostarczenie, za niedostateczne zasłonięcie włosów. E, tutaj musicie sobie zdawać sprawę, na wszelki wypadek to powiem. W Iranie niestety mamy e, rewolucję islamską, to powoduje, znaczy mieliśmy, która spowodowała, że Iran stał się państwem islamskim, głęboko wyznaniowym. I tutaj media głównego nurtu stają w niezłym rozkroku, bo z jednej strony tam no, islam jest bardzo mocno hałbiony przez media głównego nurtu, no ale z drugiej strony no, nie można nie zauważyć, że ta re rewolucja Ayatollahów. Sprawiła, że panie są tam bardzo źle traktowane, że ten kraj z demokracją ma tyle wspólnego, co ja z prima barerina, czyli nic, że tam jest z religijny, że te panie muszą się poddawać właśnie temu rygorowi religijnemu, że są traktowane no, trochę lepiej od mebla, ale niedużo, są praktycznie. W dużej mierze własnością mężczyzny. Straszne rzeczy się tam dzieje, nie mają w pełni praw. No, okropnie, naprawdę okropnie tam jest. I gdyby w jakimś kraju był taki zamordyzm chrześcijański, to, to na pewno tam media głównego nurtu nie zostawiałyby na tym kraju suchej nitki, no, ponieważ tutaj chodzi o inną religię, no to media głównego nurtu są dużo bardziej takie powściągliwe. Niemniej jednak, no, tam się dzieje strasznie. I jak sobie porównacie zdjęcia z Iranu z lat 70. i porównacie sobie zdjęcia z Iranu współcześnie, no to jest straszne. W latach 70., przynajmniej z tych zdjęć wynika, że w Iranie żyło się dużo lepiej niż w Polsce. Tam ludzie ubierali się normalnie, normalnie korzystali z życia, normalnie chodzili na plaże, normalnie chodzili do restauracji, no żyli normalnie kraju, w którym wydaje, wydaje się, że był dużo wyższy dobrobyt niż w Polsce. Potem rewolucja i fanatyzm religijny zrobiły to, co zrobiły. I żeby nie było wątpliwości, to nie jest to, że ja mam cokolwiek do Irańczyków. Wręcz przeciwnie. Ja Irańczyków, czyli potomków Persów, ludzi, ludzi, bardzo szanuję. E, Irańczycy to byli ludzie, którzy nam Polakom swego czasu bardzo mocno pomogli to są ludzie, którzy można śmiało powiedzieć, że są naszymi przyjaciółmi i nie zasłużyli sobie na to, żebyśmy na przykład zorganizowali antyirańską e, tą szczyt, tam tą organizację, e, cje, imprezę kilka lat temu. Natomiast to jest, jeśli chodzi o ludzi w Iranie ludzi, zwykłych ludzi. Bo władze w Iranie, no to niestety, no to są ajatollahowie, to są fundamentaliści religijni, bardzo, bardzo fundamentaliści. Natomiast władze cywilne muszą się uliczyć z tymi fundamentalistami religijnymi. No to wyobraźcie sobie, że nagle w Polsce jest rewolucja, w wyniku której ktokolwiek rządzi w Polsce cywilnie, to i tak musi robić to, co każe Tadeusz Ryzyk. Ale taki turbo, 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 turbo. Taki powiedziałbym, no, nawet nie do sześcianu, tylko taki do dziesiątej potęgi, nie? Który tam no straszne rzeczy robi. W ogóle przepraszam za nazwisko pana e, Ojca Duchownego Tadeusza Rydzyka, bo to, co tam robią ci ajatollachowie, to mimo całej mojej tam. Nie, to, to, to się w ogóle w głowie nie mieści. No, to wiadomo o co chodzi, tak? No i ten. To ci ludzie są biedni, i to, co powiedziałem, wynika również z tego współczucia dla tego narodu, tak? To, co tam się dzieje, nie jest w porządku. Eee, no właśnie. No i między innymi tam jest taka policja obyczajowa, przy czym to jest obyczajowa, nie taka obyczajówka jak jest w Stanach Zjednoczonych, że tam się czepia na przykład pań, które świadczą jakieś usługi. Panom, którzy nie wierzą w siebie i nie mają ochoty pójść do baru i tam poznać pani, tylko wolą iść na łatwiznę, bo uwierzcie mi, nawet taki brzydal jak ja, jak chce, jak się zakręci, to da radę. Znaczy, kiedyś, bo teraz to jestem żonata, ale kiedyś się, się udawało, no to skoro taki brzydal jak ja daje radę, to, to każdy da radę i nie ma coś na łatwiznę, no ale. Ale to, to nie taka obyczajówka, która się takich ludzi czepia, tylko to taka właśnie obyczajówka, co to ma pretensje do ludzi, na przykład, że yy, są panią, która niedostatecznie zakryła włosy. O coś takiego. No właśnie. No i, no i niestety ci ludzie są tak u ciebie że, że oni już się do tego przyzwyczaili, oni się już na to godzą. Więc rzeczywiście fakt, że teraz nagle. Wybuchły takie silne protesty po sytuacji, po której, do której tam dochodziło no bardzo, bardzo często. Oczywiście, niestety, oczywiście, ja na tym ubolewam, że dochodziło do takiej sytuacji, ale dochodziło bardzo często. I tego typu reakcji nie było. Teraz nagle tak liczne protesty, no to rzeczywiście sugeruje, że coś mogło być sprowokowane. Ehm, przeczytajmy jeszcze raz, w Iranie trwają protesty. Po odejściu z tego świata 22-letniej pobitej przez policję za niedostateczne zasłonięcie włosów. Dodajmy, że tu nie chodzi o prawdziwą policję, prawdziwa policja to łapie bandytów, a nie czepia się, przepraszam z punktu widzenia takiego starucha jak ja, dzieci, eee, tylko, fff, tylko tą policję religijną, obyczajową, do no, tych ludzi. Rzecznik MSZ. W Teheranie oskarżył w poniedziałek Stany Zjednoczone o rzekome wykorzystanie protestów w celu destabilizacji sytuacji w Iranie. Trwające od ponad tygodnia w Iranie gwałtowne demonstracje wybuchły po z tego świata kobiety zatrzymanej przez policję moralności. 22-letnia e, ma, Mahsa Amini miała zostać pobita za to, że. Nakrycie głowy niedostatecznie zasłaniało jej włos. Prezydent Iranu Ebrahim Raisi powiedział w sobotę, że władze muszą zdecydowanie wystąpić przeciwko uczestnikom protestów. Zwrócił uwagę, że tutaj nie ma słowa o tym, że może by tych tak zwanych policjantów pociągnąć do odpowiedzialności. To pokazuje, jaki w tym kraju jest zabordyzm. Teheran podaje, że w wyniku zamieszek odeszło z tego świata 41 osób, ale niezależne organizacje i media wskazują, że liczba ta przekroczyła już 50. Według agencji Associated Press aresztowano co najmniej 1200 uczestników protestu. Iran oskarża Stany Zjednoczone. W poniedziałek pisze. Pisze Reuters, irańskie władze oskarżyły Stany Zjednoczone o wspieranie protestów i wykorzystywanie demonstrantów do prób destabilizacji Iranu i ostrzegły, że takie działanie nie zostanie bez odpowiedzi. Waszyngton wciąż stara się osłabić stabilność i bezpieczeństwo Iranu, ale im się to nie udaje, powiedział rzecznik irańskiego resortu spraw zagranicznych Nasser Kanani. W rozmowie ze zbliżonym do władz Iranu portalem Nur News, rzecznik umieścił też post na Instagramie, w którym oskarżył władze USA i niektórych europejskich państw o nadużywanie tragicznego wypadku w celu wspierania zamieszek. Zarzucił im też, że ignorują obecność na ulicach milionów ludzi, którzy. Popierają system. W zeszłym tygodniu Stany Zjednoczone objęły sankcjami irańską policję obyczajową, która, zdaniem Waszyngtonu, jest odpowiedzialna za odejście z tego świata 22-latki. Niemiecki MSZ wezwał irańskiego ambasadora. W związku z trwającymi protestami w poniedziałek do niemieckiego MSZ został wezwany ambasador Iranu w Berlinie. Rzecznik tego resortu, pytany o ewentualne dalsze kroki wobec Teheranu, odpowiedział, że wszystkie opcje zostaną rozważone wspólnie z innymi sojusznikami z Unii Europejskiej. Dzień wcześniej, w niedzielę, to irańskie MZ wezwał brytyjskiego i norweskiego ambasadora, zarzucając im ingerencję i posługiwanie się wrogim przekazem medialnym dotyczącym protestów. Co jest ciekawe, takie mówienie o wrogich przekazach medialnych bardzo mocno mi przypomina narrację PiSu, jak tam się pojawiają jakieś informacje negatywnie dla tej partii. Eee... Dobra, i co tutaj może jeszcze warto przeczytać? Eee, może sobie darujmy o tej dziewczynie kucy, w Kucyku. Nie dlatego, że ja coś tam uważam, że to jest mało istotne, ale to jest troszeczkę drastyczne. Eee, a YouTube nie lubi takich rzeczy. Natomiast przeczytajmy sobie to, co, o co może tutaj chodzić. Gdzie tutaj jest interes Stanów Zjednoczonych? Nie, bo Izraela to wiemy. No. Izrael jest w otwartym konflikcie z Iranem. Oba kraje grożą sobie, że sobie zrobią krzywdę przy pomocy atomu. Onet, wiadomości. Statki Widmo dostarczają reżimom ropę. Tak Iran uczy Rosję obchodzić sankcje. Christine Kensze napisała ten artykuł. Sankcje wobec Rosji sprawiły, że Putin skierował swoją uwagę m.in. na Iran, który stał się atrakcyjnym partnerem handlowym. Ale Moskwa może nauczyć się kilku innych rzeczy od kraju objętego z, yy, najsurowszymi yy, jak dotąd sankcjami. To zła wiadomość dla Zachodu i dla Ukrainy również. Moskwą i Teheran łączą, łączą ambi ambiwalentne relacje. W niektórych dziedzinach ściśle współpracują, w innych są przeciwnikami, ale podczas konfliktu na Ukrainie Rosja i Iran zawarły swoisty sojusz outsiderów. Władimir Putin odbył w lipcu swoją pierwszą od rozpoczęcia konfliktu podróż zagraniczną do Iranu. Ostatnio spotkał się z tamtejszym prezydentem Ebrahimem. Raisim w Uzbekistanie na szczycie e, szanghajskiej organizacji współpracy, która chce przyjąć Iran w poczet członków. Putin obiecał e, Raisiemu e, nawiązanie bliskiej współpracy gospodarczej. Dotychczas e, wielkość wymiany handlowej między oboma krajami wynosiła zaledwie 4 miliardy dolarów rocznie. E, w ostatnich miesiącach wzrosła ona jednak o ponad 30%. Delegacja 30 dużych rosyjskich firm ma udać się w najbliższych dniach do Iranu, aby uzgodnić nowe umowy biznesowe. Gazprom chce na przykład zainwestować w najbliższych latach nawet 40 miliardów dolarów w eksploatacji irańskich złóż gazu i ropy. To by sugerowało, że plotki o tym, że Rosji kończą się zasoby, mogą być prawdziwe. W zamian Teheran dostarczy bojowe drony. Ukraińska armia poinformowała w niedzielę, że Odessa została ponownie zaatakowała przez drony produkcji irańskiej. W ubiegłym tygodniu dwóch cywilów zostało zabitych przez irańskie drony w ataku nad Morzem Czarnym. do po nałożonych przez Europę sankcjach Rosja poszukuje alternatywnych sojuszy. Iran jest tu idealny, bo z jednej strony nie widzi przeszkód przed robieniem interesów z Kremlem, po drugie może nauczyć Putina, jak obchodzić sankcje. Szyicki reżim ma w tym spo, spore doświadczenie. Od momentu powstania w, 1700, w, w 1979 nie ma bez przerwy podlega amerykańskim sankcjom. Do czasu konfliktu na Ukrainie Iran był najsurowiej obłożonym sankcjami krajem na świecie. Teraz wyprzedza go Rosja. Ropa naftowa jest kluczowym surowcem do eksportu dla obu krajów. Kiedy Iran został objęty embargiem na ropę z powodu swojego programu nuklearnego, społeczność międzynarodowa spodziewała się, że jego eksport spadnie do 500 tysięcy baryłek dziennie, ale Iran eksportuje nawet dwa razy więcej, dosłownie omijając sankcje. Irańskie tarkowce korzystają z firm fasadowych i zmieniają nazwy, by ukryć swoje pochodzenie. Na pełnym morzu wyłączają sygnały lokalizacyjne i w ten sposób stają się statkami widmo. Niezauważeni marynarze ładują ropę na inny statek. Często irańska ropa jest mieszana ropą z innego kraju. W końcu nikt nie potrafił powiedzieć, skąd się wzięła. Głównym krajem eksportowym dla Iranu są Chiny, ale surowiec dostarczany jest również do Wenezueli. Słuchajcie, a czy Wenezuela to nie jest tak, że. Wenezuela to czasem też ma swoje zasoby ropy? E, najwyraźniej Moskwa wykorzystuje teraz e, także irański trik z ropą. Według ekspertów, liczba rosyjskich statków e, widm potroiła się od początku konfliktu. Wall Street Journal podał, że rosyjskie tankowce często wypływają z napisem Cel podróży nieznany. No i może jeszcze jeden fragment. Rosja i Iran ramię w ramię. W ramie. Co by sugerowało, to by jakby, no, dawało powód Stanom Zjednoczonym, prawda? Teheran i Moskwa osiągnęły porozumienie w sprawie dostaw części lotniczych z Iradu do Rosji, ponieważ oba kraje zostały wykluczone z międzynarodowego systemu finansowego SWIFT, najwyraźniej rozważają wymianę handlową. Według irańskich mediów teheran ma otrzymać rosyjską stal w zamiast za części samochodowe i turbiny gazowe. Ponadto oba kraje pracują nad wspólnym systemem międzybankowym jako alternatywą dla SWIFTA. a Iran chce też umożliwić płatności kartami. Systemu MIR, czyli rosyjskiej wersji Wizy i Mastercard, które zakończyły współpracę z rosyjskimi bankami po inwazji na Ukrainę. No drodzy Państwo, co Wy na ten temat myślicie? Jak Wam się te teorie za przeproszeniem spinają? Czy, czy to tylko takie w. Yy, mówię o HIDAch, czy to tylko takie yy, działanie na zasadzie Takiej, że no są jakieś plotki, które ktoś nie wiadomo po co puścił, czy rzeczywiście z tym Xi coś się dzieje. A jeśli to są plotki, to kto te plotki puścił? Czy puszczono je przeciwko Xi, czy puścił je sam Xi? Bo tutaj od tego by no naprawdę bardzo, bardzo wiele zależało. Jeśli chodzi o Iran, no te protesty rzeczywiście są faktem. Pytanie, czy one są rzeczywiście na tyle wielkie, jak opisuje się je. W naszych mediach? I czy rzeczywiście jest to tak, że są też jakieś media, jakieś protesty proirajskie, takie prawdziwe, a nie organizowane na zasadzie na zasadzie obowiązku, tak jak u nas były, tam na przykład manifestacje na pierwszy bajcie, Musiałeś iść, to szedłeś, mogłeś się kompletnie z komuchami nie zgadzać, a i tak szedłeś, bo jakbyś nie poszedł, to miałbyś daleko idące problemy, prawda? E, czy rzeczywiście coś się w tym Iranie zaczyna ruszać, czy nie? A jeśli się zaczyna ruszać, to czy to jest taki ruch? że się tak wyrażę, oddolny, czy może jednak inspirowany przez służby, na przykład Stanów Zjednoczonych? Piszcie proszę w komentarzach, co wy na ten temat myślicie. Dla mnie, powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o Chiny, to obie opcje są całkowicie, um, całkowicie logiczne. Natomiast jeśli chodzi o Iran, o tutaj biorąc pod uwagę jak to wyglądało w przeszłości, no to moim zdaniem nic nie można wykluczyć, zwłaszcza że sytuacja z Ukrainą pokazała, że jak amerykańskie służby są silne, że sobie bardzo dobrze radzą, przecież te amerykańskie służby w zasadzie z dużym wyprzedzeniem. Powiedziały, co Putin zrobi. Kiedy e, Putin to zrobi. E, no właśnie. I przez to no, wyszło to, co wyszło. Czyli Putinowi nie wyszło. No bo chciał zająć Ukrainę w kilka dni potem w kilka tygodni. Nie wyszło mu szczęśliwie przez 6 miesięcy. Pozdrawiam, drodzy Państwo, trzymajcie się. Do zobaczenia! Pa!